Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Arkanum. Coś, co nie zauważyłem w poprzednim odcinku. Chyba wtedy, jak otoczyli Toriana, to chyba musieli zniszczyć mu zbroję. Nie zauważyłem tego. W każdym razie przywdział sobie tą zapasową, którą mieliśmy. Na razie tak zostanie. Prędzej czy później zaatakuje nas pewnie jakiś kolejny poszukiwacz przygód, czy raczej łowca nagród i z niego zedrzemy jakąś zbroję dla niego. Na razie nie chodzi w tym, co ma. Poza tym... Cóż, chyba określiłem najbliższy cel, co będziemy celować. Chcę celować w porobienie kolejnych głupich broni, które tutaj mamy. Na przykład mamy właśnie broń, nie wiem, Tesli, czy raczej karabin Gaussa, który możemy sobie zbudować. Tylko do tego potrzebowalibyśmy jeszcze chyba biegłości w elektryce większej. Mamy też coś takiego jak rifle cannon. Nie wiem, co tego wymaga, żeby to skonstruować. Może wystarczy większa biegłość w broni palnej. W sumie zobaczmy szybko. Chyba stać nas na to, żeby podnieść sobie... Nie, nadal nie. Więc zobaczę, spróbuję poszukać, czego potrzebujemy, żeby te lepsze bronie robić. Na pewno do tego karabinu Gaussa potrzebujemy więcej elektryki. Do tego rifle cannon nie jestem pewien. Więc na razie taki bym ustalił, że taki byłby nasz cel. W międzyczasie też gdzieś sobie podpracujemy nad charyzmą, ale to później. Na razie mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby kontynuować. Więc będę chomikował punkty, jak będę już widział, że jest coś, na co mogę wydać i osiągnąć, to wtedy na to wydam. Dobra, w każdym razie wracamy do tego pana. Generalnie Gildia Złodziei w Tarancie okazuje się, że ma całą masę zadań. Ze 14 jest różnych zadań, tylko one wszystkie polegają na tym, że trzeba coś komuś kraść. I to raczej w sposób niesiłowy. Co ile się nie jest rzeczywiście złodziejem, to raczej nie wyjdzie robienie tych zadań. W każdym razie ten pan powinien mieć dla nas zadanie trochę innej natury. The price is always right. Dobra, czy 1000 złota? Dobra. Czy słyszałeś o barbarzyńcach Skree? Nie, nie słyszałem. Bla bla bla. To są wyznawcy tego starego bydlaka zagłady Kree. Tak. Wymordował całe miasto Kree jakieś 2000 lat temu. Barbarzyńcy są jego... Tak, descendants. Spokrewnieni z nim, o to chodzi. To są plundrujące hordy. Mieszkają w ruinach Kree. Mają coś mają jakiś posąg, który jest warty dużo. Dobra. Weźmiemy ten posąg. Im zabierzemy. Przy okazji właśnie Thorin Kell pochodzi z Kree. Okej, ciekawe, że ich nastawienie znowu do nas spadło, niektórych z nich przynajmniej. Nie wiem czemu. Jeżeli nastawienie towarzysza bardzo spadnie, to wtedy może się odłączyć od drużyny. Ale są sposoby, żeby temu zaradzić. Dobra, udamy się do Kree. Ciekawe, czy Thorin będzie miał coś do powiedzenia na ten temat. Z tego, co rozumiem, on właśnie również został zabity podczas tej zagłady Kree. I potem został wskrzeszony i wcielony do tych szarych legionów. Ciekawe, czy będzie miał coś do powiedzenia na ten temat. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie mamy też Stonecutter Clan. To jest ta nowa miejscówka. Dobra. Najpierw udajmy się do Kree. Tam chyba będzie ciekawsza rozruba.
Zastanawiam się, czy będziemy w stanie sobie zająć. Dobra. Na nich drużyno. Dziękuję. Your order has been executed, sir. Przydałaby się jakaś lepsza zbroja dla Dorian Kella. Czy to będzie lepsze? Tak, troszkę lepsze. Dobra. Miałem nadzieję, że zaatakuje nas ten... ten gość, co... co chodzi w kolczudze. Małe wyzwanie. Dobra. Czekajmy do rana. A, powiedział. What do you need? I shall try to answer them. Czy znasz to miejsce? This is Kree. This was the most beautiful city on Arcanum. I know I have been dead a long time, but how could it have come to this? A natural disaster, perhaps. Cóż, już parę razy mówiliśmy o tym. Nie wiem, czy nie zauważyłeś. Ale przytrafiła się tutaj zagłada Kree. Dobra. W tym razie właśnie myślałem, że on był barbarzyńcą, ale okazuje się, że nie. Zagłada Kree wybił Kree, a potem ci barbarzyńcy się osiedlili tutaj. W takim razie nie powinien mieć nic przeciwko temu, że urządzimy tutaj taką sobie rzeź. Przy okazji, jeżeli uda nam się zdobyć to, co szukamy bez zabicia kogokolwiek, to dostajemy za to punkt fit. Dobra. Uniki cholerne. Broń palna powinna ignorować uniki. Dziękuję, koledzy. Dobra. Your order has been executed, sir. Barbarzyński ciężkie ostrze. Dobra. Całkiem ciekawie. Te hełmy też mają dobre. Czy chcesz ten hełm? Nie, ty masz lepszy. Ale jest ktoś, komu on mógłby się na pewno przydać. Virgil, nie bierz tego miecza, to on jest ewidentnie za ciężki dla ciebie. Dobra. Może chcesz któryś z tych mieczy? Chyba nie. Zobaczymy jeszcze ten. Nie, to taki sam. Dobra. Trochę ciebie poobciążamy. Zobaczymy, czy chcesz tą zbroję? Nie.
Dobra. Your order has been executed, sir. Dobra, ci barbarzyńcy pewnie nie będą mieli dużo więcej przy sobie, niż tylko te miecze. Dobra. Ale ich mordowanie powinno dać nam jakieś punkty doświadczenia sensowne. Trzydziesty poziom. Tamci byli na 25. Dobra, wymordowanie ich wszystkich może być tutaj problemem. Ale postaramy się. Dobra. No, nie mają jakąś lepszą zbroję. Mieli. Your order has been executed, sir. Dobra. Zapraszam ponownie tutaj. Dobra, Torian. Dobra, idźcie tam, zajmijcie się gościem. Your order has been executed, sir. Dobra, Wirli trochę oberwał. Wycofajmy się. Może po prostu poczekać godzinę, a nie możemy w ogóle czekać. To jest trochę irytujące, jak się gra magiem. Dobra, tak lepiej. Zawsze pamiętam, że ci barbarzyńcy sprawiali poważny problem. Dowolną postacią, jaką bym się tutaj nie wybrał. Jest dziewiąty poziom. O, nam brakuje do kolejnego, do 30. Dobra, tam jest kolejny. Zapraszam tutaj, panie. Dobra. Tam mamy dalej na poziomie 30. To jest ich cała banda. Nie wiem, czy z nimi chcę zadzierać. Ten gość chodzi tutaj. Staramy przejść tędy, tak żeby o nich nie... na nich się nie nadziać. Dobra. Tylko gdzie jest to, co mamy... zabrać. Tutaj chyba. Dobra. Ładnie. Your order has been executed, sir.
Dokładnie. Dobra, komu to damy? Może ty. Ta grupa... Możemy spróbować się nimi zająć, ale domyślam się, że to może stanowić poważny problem dla naszej drużyny. Dokładnie. Dobra. Nie zauważyłem, że tutaj są jeszcze jacyś strażnicy. Czy uda się tylko ich zgarnąć? Raczej nie. Dobra. O, z jakim Q-em mi tak przywaliła? Okej. Dzięki Virgilu. Się oddalę. I podleczę się jeszcze. Dobra, i po psie. Dobra. Jak Virgila zabiją, to nie będzie dobrze. Dobra, straciliśmy psa. Ale mamy jeden reanimator. Your order has been executed, sir. Gdzie jest właściwie zwłoki psa? Gdzieś tutaj, ale w ogóle nawet nie mogę ich namierzyć. Dobra, nieważne. Może kiedyś tutaj wrócimy. A może wiecie co, spróbujmy jeszcze zaatakować ich z innej... Na przykład stąd. Au. Dobra. Właśnie. O, jednego udało się wywabić. Ciekawe. Dobry efekt. Dzięki Virgilu. No nie. Dobra, muszę się jeszcze podleczyć. Tak lepiej.
lekarze i koledzy się na nas nie rzucają. Jak te uniki. Na tym oto w stanie unikać. Ładnie pies. Ładnie, dobra. Prawda, nasi ludzie teraz leżą bez przytomności, ale zaraz coś z tym zrobimy. Bardzo ciekawi mnie ta skrzynia. Dobra, pytanie, czy tutaj zostali jeszcze jacyś strażnicy? Właśnie. Dobra, jesteśmy w stanie się nimi zająć, tylko musimy odpocząć. Ciebie nie zauważyłem. Co to, nie wypał znowu? Się. O. Dobra. Dobra. Nic ciekawego. Ale tutaj jest jeszcze jakaś skrzynia. Cylinder może się nam kiedyś przydać. Dobra. Oddaj to. A dobra, nawet nie wziąłeś. Dobra, dużo ci brakuje, Virgilu? Minus 8. Stań szybko i chodź. Dobra, jeszcze tamtych podokańczamy, bo to cenne doświadczenie. Prawie awansujemy o poziom. Gdybym samemu był w stanie ich wymordować, to na pewno dużo więcej bym na tym zarobił. No ale cóż. Dobra, Virgilu, dobry człowieku. Dobra. Teraz może będziemy w stanie resztą się zająć. Że powinienem popracować nad moją obronnością. Znaczy pójść w uniki czy coś. Aż przeciwnicy bardzo często się na mnie skupiają.
What is it that you want? What type of healing? W sumie może nie byłby zły pomysł. Tutaj coś widziałem, coś się pojawiło, ale chyba nic ważnego. Dobra. Zapisałem w złym momencie, jak już mnie zaatakowali. Dobra, Sog, przejdź się tutaj. Your order has been executed. Your order has been executed, sir. Dobra, wolę nie wiedzieć, co tam się wydarzyło. I co, i tylko trochę złomu? Serio? Liczyłem na coś więcej. No dobra. To była, nazwijmy to, ponowna zagłada Kree. W każdym razie mamy figurkę, o którą nam chodziło. Możemy wrócić do naszego pracodawcy. Tak, dwa problemy na razie widzę. Po pierwsze mamy... Przydało mi się podpakować w siłę, żeby był w stanie unieść to wszystko, co noszę i żebym miał więcej punktów akcji. Więc możliwe, że w to trochę podpakuję teraz. A drugie, przydałoby mi się zwiększyć moje zdolności obronne, czyli trochę uników chyba by mi się przydało. Mam dużo wystarczająco zręczności, żeby to podpakować. Więc to też chyba nie byłaby zła opcja. No, zastanawia się jeszcze. Dobra. Dobra, gdzie my właściwie chcemy się udać? Jak się nazywa ta stacja? Chcemy się udać tutaj. Stacja metra, nie pamiętam, chyba po prostu doki. Tutaj. Dobry ogrze. Nie, to Torian ma tą statuetkę. Ciach. Na razie chyba węgla mi trochę starczy. Dobra, mam statuetkę. Tak, 1000. Proszę, robienie z biznesu z tobą to czysta przyjemność. Dobra, i awansowaliśmy o poziom. Mamy 5 całych punktów. Dobra, pytanie. Ile musiałbym zainwestować w siłę, żeby mieć lekkie obciążenie? Aż do 12. 3 punkty. To mi zwiększa speed do... 13. To nie za dużo.
Nie wiem, jeszcze się zastanowię dokładnie. Dobra, a póki co przy okazji zajrzyjmy do śmieciarza. Możemy sprawdzić też tą zbroję. Czy jest cokolwiek warta u cyganki. Dobra kobieto, powiedz mi, co ja tu właściwie mam. Poison resistance, fire resistance, electrical resistance, a poza tym taka sobie. Chcesz ją kupić? Nie. Dobra, nic ciekawego nie masz. Dziękuję. Dobra, to opylimy to złomiarzowi. I to by było na tyle. Nie jest zbyt ciekawa. Głównie mnie obchodzi po prostu posiadanie, żeby zbroja miała AC oraz damage resistance. Pozostałe rzeczy są raczej rzadko przydatne. Dobry człowieku, ile mi za to dasz? Więcej, no przynajmniej koszt identyfikacji się zwrócił. Ja. Też już nie potrzebujemy. Chciał to wszystko znosić stamtąd, to mógłbym trochę na tym zarobić, ale nie chce mi się. Dobra, pytanie, czy to jest lepsze od tego broadsword? 10-20 6-14. Tak, jest lepsze. To zatrzymaj to sobie jako broń poboczna. Ten miecz sprzedamy. Geoffrey. A ty masz już lepszą w sumie. 9,23. Dobra, te miecze były nawet coś warte. Gdybym tam chciał pochodzić, pozbierać je, to mógłbym trochę na tym zarobić. Dobra, to chyba było na tyle. W następnym odcinku udamy się do tego klanu kamieniarzy, czy jakby to nie nazwać. No i w sumie zobaczymy, co tam się dzieje. Coś jeszcze mamy więcej do robienia? Nie, muszę się zastanowić dokładnie, na co chcę wydać te punkty, bo... Może jednak trochę dodża by się przynajmniej przydało. Tak przynajmniej wy możecie mnie teraz nauczyć. Nie chcę w ogóle ze mną gadać. Czy możesz mnie nauczyć w 120 monet. Dobra, 20 więcej niż powinno. Dobra. A poza tym, no muszę poszukać, czego potrzebujemy do tych lepszych schematów, żeby je odblokować, bo to by było ciekawe, mieć jeszcze fajniejsze bronie. Na razie chyba bardziej mam problemy z obroną niż z atakiem. Dobra, póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.